prezentacja Opel Vivaro, wersja długa, long, tak zwany, 9-osobowy, fabryczna wersja osobowa. Auto z 2010 roku, model poliftowy, z niskim przebiegiem, 187 tysięcy km. No i tak naprawdę z bardzo poszukiwanym silnikiem, rzadko spotykanym. Te samochody z silnikami benzynowymi były tylko dostępne na Skandynawii. Tutaj mamy silnik dwulitrowy, czterocylindrowy, 117 koni, skrzynia manualna, sześciobiegowa, silnik na zwykłym wtrysku, także nadaje się do instalacji gazowej. Bardzo fajne rozwiązanie, bo tak naprawdę tutaj w porównaniu do diesla nie bardzo jest się co popsuć w tym silniku. Nie mamy dwumasy, wtrysków, turbo i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o dynamikę, całkiem nieźle sobie te samochody radzą z tym silnikiem, także tutaj też to nie jest jakoś mocno słabe. Auto zakupiono od osoby prywatnej, posiadała ten samochód od 2017 roku, sprowadzony ze Szwecji. Pierwszym właścicielem była placówka państwowa, dokładnie szkoła. Auto służyło do przewozu dzieci na jakiejś tam stałej trasie. Od 2017 kupił go Szwed i użytkował, miał bardzo dużą rodzinę, także tutaj naprawdę to jest mega rodzinny wóz. Tu jest fajna wersja, bo rzadko spotykana ze względu na to, że mamy, zobaczcie, podwójne drzwi przesuwne. Z lewej i z prawej strony mamy drzwi przesuwne i z tyłu drzwi skrzydełkowe otwierane na boki. Tak naprawdę w naszej chyba historii pierwszy raz jest samochód z podwójnymi drzwiami, zazwyczaj tylko drzwi przesuwne są z prawej strony. Niski przebieg, mówię, kolor czerwony, akurat tutaj kolor jest minusem, jest to lakier akrylowy. Samochód był w Polsce polerowany, bo po prostu już ten kolor był zmatowiały. Kilka elementów w Polsce lakierowaliśmy. Auto do nas przyjechało w oryginale, ale miało na przykład na masce i na zderzaku bardzo dużo odprysków od kamyków. Na zderzaku schodził klar i tylne drzwi były poobijane ze względu na to, że po prostu właściciele tych samochodów zapominają, jak mają zamykać drzwi. Tu jest na odwrót, lewe drzwi zamykamy jako drugie, a prawe zamykamy jako pierwsze. Dlatego często te drzwi są po prostu obite, bo na odwrót są zamykane. Samochód jest na bardzo ładnych oponach. Opony dokupowałem 16-calowe 2018 roku Continental i to są cetki wzmacniane bieżnikowo. To jest praktycznie jak nowa opona. Takie udało mi się wyhaczyć. Także auto jest na prawidłowych oponach, przyjechało na za niskich oponach i nie wzmacnianych. Tutaj mamy opony wzmacniane. Dobra, przechodzimy do pomiaru powłoki lakierniczej. Pokażę też mniej więcej jakieś tam uszkodzenia lakiernicze, bo samochód takowe posiada. Lecimy od drzwi kierowcy, oryginał, lewa strona, jak widzicie, mamy oryginał. Ten oryginał tutaj mamy, tak jak widzicie, zszedł lakier ze względu na to, że pewnie haczyły drzwi kiedyś. Nie jest to polakierowane. Tutaj mamy oryginał. Się można zrobić zaprawkę i pewnie taką zaprawkę zrobimy. Lewy przedni błotnik, oryginał. Ma kilka takich, zobaczcie, odbitek od kamyków, błotnik. Maska będzie lakierowana, więc jest jak nowa. Widzicie, 170 mikronów, żadnych nie ma odbitek, żadnych odprysków. Prawy przedni błotnik, oryginał. Drzwi, prawe przednie, oryginał. I lecimy tylne, tutaj jeszcze słupek. Generalnie mówię, no auto było całe w oryginale, lakierowaliśmy maskę, tylne drzwi, więc te elementy powinny być tak jakby lakierowane powtórnie. I przejdziemy do drzwi. Tutaj mamy, widzicie, drugi lakier. W tym miejscu było zagięcie. Dokładnie tutaj, bo uderzały te drzwi, dlatego macie grubiej. To nie jest nic strasznego. Także podsumowując, mamy lakierowane tylko te elementy, które my lakierowaliśmy. Tylne drzwi i przednią maskę. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Pokażę Wam wnętrze tego kolosa. Jak ktoś szuka rodzinnego samochodu, to jest to naprawdę chyba lider pod względem wielkości, szczególnie właśnie w wersji long. Zobaczcie, tak otwieramy sobie drzwi. Mamy bardzo duży bagażnik. Auto generalnie nie jest jakoś mocno zniszczone. Przynajmniej wykładziny, zobaczcie, te gumy w bardzo ładnym stanie. Delikatnie jakieś zarysowania tutaj mamy na drzwiach. W tym miejscu tak samo, nadkola bardzo ładne. Mieszczą się cztery koła, jest jeszcze naprawdę mnóstwo miejsca. Dodatkowo mamy komplet kół zimowych, też wzmacniane, z kolcami. Warto sobie kolce powyciągać. Felgi stalowe, dwie czarne, dwie srebrne. No i tak to wygląda generalnie. Pokażę jeszcze szybko jakieś uszkodzenia lakiernicze z zewnątrz.
Standardowe odbitki od kamyków tutaj, zobaczcie na dole. Generalnie te auta z zewnątrz nie rdzewieją. To jest bardzo duża zaleta w porównaniu do konkurencji, jak te, na przykład Volkswageny T5 czy inne tego typu wozy. Tutaj naprawdę próżno szukać korozji na zewnątrz. Jakaś tam korozja się pojawia, wiadomo, od spodu. Nie ma uszkodzeń oprócz tamtego zarysowania, co pokazałem, i odprysku od kamyka. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Tak wygląda wnętrze. Z przodu mamy 3 miejsca. Tak naprawdę po 3, czyli łącznie 9 miejsc. Klimatyzacja jednostrefowa. Tutaj mamy sterowanie do ogrzewania. Ogrzewanie jest rozprowadzone podłogą. Tak wygląda tutaj. Spróbujemy otworzyć sobie, poczekajcie. Tak można złożyć fotel, wtedy mamy dostęp do środka. Tutaj pasy muszą być zapięte, bo niestety jak są rozpięte te pasy, to potrafią uderzać mocno o szyby. Także ważne, żeby te pasy były tutaj powpinane. Generalnie bardzo zadbany, mówię, egzemplarz. Zobaczcie, nie ma tutaj za bardzo nigdzie takich miejsc, gdzie byśmy się mogli do czegoś przyczepić. Nic nie jest porwane. Naprawdę fajny, zadbany egzemplarz. Tak wygląda fotel kierowcy. Jakieś delikatne, zobaczcie, pęknięcia na Sky. To nie jest skóra, tylko Sky. Ale tutaj nigdzie nic nie jest uszkodzone. Kierownica wielofunkcyjna. Skrzynia manualna sześciobiegowa. Podgrzewany fotel kierowcy i ta ławka pasażera. Klimatyzacja w pełni sprawna. Radio już macie, to poliftowe. No i pokażę Wam jeszcze fajne tutaj szwedzkie to Webasto, często brakuje, to jest ta grzałeczka. Tą grzałkę tak naprawdę możecie włączyć, jeżeli podłączycie sobie auto do prądu. I tutaj macie wtyczkę do podłączenia. Jak podłączycie sobie auto do prądu, właśnie tutaj z przodu, to wtedy mamy podany prąd na tą grzałkę. No i oczywiście jest podgrzewana miska olejowa. To jest zaletą, że samochód nie jest odpalany na zimnym oleju. Dobra, przechodzimy do dokumentacji. Pokażę Wam dokumentację, konkretnie tego egzemplarza. Tu będzie dobrze widać tą grzałkę. Taką grzałkę można normalnie sobie dokupić. Tutaj macie system DEFA. Co tutaj mamy z dokumentacji? Mamy jakąś fakturę, gdzie był wymieniany rozrząd w 2014 roku. Przy 120 tysiącach mamy wydruk z przeglądu technicznego z maja 2021, 185 tysięcy km. Generalnie auto zostało zakupione bardzo wysoko na północy, Umea, taka miejscowość, sobie sprawdźcie na mapie. Ciężko było ten samochód tak naprawdę przetransportować i najwięcej czasu to tak naprawdę zajęła logistyka. Książka serwisowa prowadzona tak sobie, powiem szczerze, no jak to w instytucjach państwowych, zabierali, nie zabierali, tak naprawdę od 2014 roku są prowadzone takie wpisy dobre, znaczy coroczne. Generalnie auto było co roku na serwisie i zawsze musiało być w pełni sprawne. W Polsce też oczywiście auto przeszło serwis i zaraz Wam pokażę, jaki był zakres tego serwisu. Kwota niecałe 2000 zł. Był serwis klimatyzacji zrobiony, diagnostyka komputerowa, wymieniony komplet filtrów, filtr powietrza, paliwa, oleju i kabiny. Olej Liquimoli zalany 5W30, pióra wycieraczek zmienione. Ustawienie zbieżności, końcówki kierownicze, gumy, drążka stabilizatora, sfożnia, wymiana klocków hamulcowych z tyłu, wymiana. Także no mówię, auto przejrzane, żeby tutaj na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie było żadnego wkładu finansowego. To zostało troszeczkę doinwestowane, mówię, 2000 dołożone, do tego lakiernik lakierował 4 elementy. To macie kolejne 2000 tak naprawdę dołożone, to już macie 4000 dołożone. I mamy zakup jeszcze opon, mówię, Continentala, wzmacniane. Tutaj udało mi się te opony wyrwać, to są 16-calowe za 1200 zł. Za 18 rok markowych opon to uważam, że bardzo dobra cena. Czyli 5200 do auta jest dołożone. Samochód sprzedajemy w cenie 42 900, taka będzie cena wyjściowa tego egzemplarza. Po wszystkich opłatach gotowy do rejestracji. Jest to wersja osobowa, więc jak najbardziej odprowadzamy od tego auta akcyzę i tą akcyzę macie wliczoną oczywiście w cenę. Mówię, minusy lakiernicze to mamy tutaj to zarysowanie prawdopodobnie od drzwi, które się źle otwierały, i jakieś tam drobne uszkodzenia. Zobaczcie tutaj na dole odbitki od kamyków, jakieś tego typu rzeczy. To są naprawdę małe uszkodzenia na samochód tego typu. Spróbujcie znaleźć Vivaro, Trafika, bo to jest bliźniaczy model, czy Prima Stara z silnikiem benzynowym.
Zobaczycie, że to jest mega ciężki temat. Bardzo szybko te samochody nam się sprzedają z uwagi na to, że tych aut po prostu nie ma. My te auta najczęściej kupujemy właśnie z instytucji państwowych, bo najwięcej tych aut było tam sprzedawanych ze względu na ekologię w Szwecji. Bardzo udany samochód, mówię, do spokojnej jazdy 130-140 ten silnik nie wytrzymuje, tylko wystarcza. Przyspieszenie naprawdę nie jest najgorsze, więc tutaj kluczowym tematem jest to, że ten samochód po prostu z tym silnikiem za bardzo nie ma co się psuć. Jest mega niezawodny, tani w utrzymaniu. Jeżeli ktoś chce, to jeszcze można sobie zainstalować instalację gazową. Podejrzewam, że w kwocie 2,5 tysiąca zł mamy już taką instalację zamontowaną. Co do koloru czerwonego, to jest tak samo jak z kolorem niebieskim i tak samo jak z białym. Te kolory to są akryle. Niestety płowieją. Tutaj macie auto wypolerowane, jest nawoskowane teraz, więc warto ten wosk nakładać co jakiś czas, żeby ten kolor utrzymać w takim stanie, jak jest teraz. Troszkę to, no właśnie, jeszcze nie policzyłem polerki, tak naprawdę ile to kosztowało, bo to jest duży samochód, więc no jeszcze taki dodatkowy koszt. Także widzicie, ile do auta czasami muszę dołożyć, ale myślę, że warto, bo samochód jest naprawdę ogarnięty i bardzo fajnie się prezentuje. Wersja rzadko spotykana ze względu właśnie na podwójne drzwi z lewej i z prawej strony. Longi 2.0 benzyna, no myślę, że drugiego takiego w ogłoszeniach nie znajdziecie. Cena 42 900 po wszystkich opłatach. Auto wjeżdża do oferty, nie mamy na niego rezerwacji i nie robimy tak naprawdę rezerwacji na tego typu samochody, bo i tak one się bardzo szybko sprzedają. Także myślę, że długo auto u nas nie pobędzie. Co nam pozostało? Pozostało nam jechać na stację, pokażę Wam Vivaro od spodu. Zobaczycie sobie podwozie konkretnie tego egzemplarza. Pokażę, jak wygląda korozja pod względem korozji, zabezpieczenia antykorozyjnego. Także no, wszystko będzie podane jak na tacy, tak jak w każdym z moich filmów. Także lecimy na stację. Zobaczymy Vivaro od spodu. Zaczynamy od zawieszenia. Trochę tych pierdółek zostało wymienionych. No i patrzymy pod wodę. Tutaj często jest osłona. Ta osłona koroduje. Tej osłony już widzę tutaj nie ma, więc tak naprawdę nie ma pokazane, żeby coś było skorodowane. Zobaczcie progi. Generalnie mówię, francuskie samochody, trafiki mają tą przewagę nad konkurencją, że nie korodują. I tutaj to naprawdę dotyczy i podwozi, i nadwozi przede wszystkim. Jak sobie porównamy Volkswagen T5. No to jest przepaść, jeżeli chodzi pod względem zabezpieczeniem antykorozyjnym. A są takie słuchy, żeby nie kupować samochodów francuskich, co jest totalną głupotą, bo naprawdę pod względem na przykład korozyjnym są w świetnym stanie. Tutaj było zapocenie na łączeniu, tak jak widzicie, ze skrzyni. Zostało obczyszczone, trzeba sprawdzić, czy dalej będzie się pojawiał wyciek. Jeżeli się będzie pojawiał, no to trzeba zmienić pewnie simmering jakiś i będzie po prawie. Tak się prezentuje Vivaro od spodu. Myślę, że wygląda bardzo ładnie. Zapraszam wszystkich do subskrypcji naszego kanału, do obserwacji nas na Facebooku. Jak widzicie, w benzynie trafiki Vivaro to poniekąd nasza specjalność, bo tych samochodów naprawdę praktycznie nie ma. Jak się uda coś kupić, to trafia zazwyczaj do nas. Także zapraszam wszystkich do obserwacji nas na Facebooku i na Instagramie. Pozdrawiam.